Szanowni Państwo, portal o historii EU zaprasza na relację wideo i podcast z dyskusji online wokół książki Rafała Stobieckiego Historiografia PRL zamiast podręcznika, wydanej w roku 2020 nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkanie nosi tytuł Historiografia PRL, czyli co zamiast podręcznika? Debata z udziałem profesora Rafała Stobieckiego. Z autorem książki rozmawiają profesor Mariusz Mazur z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, profesor Paweł Sierżęga z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rozmowę prowadzi profesor Wioletta Julkowska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie online odbyło się w piątek 18 czerwca 2021 roku na portalu O Historii EU. Relacja wideo i podcast ze spotkania są dostępne na portalu O Historii EU oraz w naszych mediach społecznościowych, YouTube, Facebooku i Twitterze. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji. Zachęcamy także Państwa do oglądania i słuchania relacji wideo oraz podcastów zorganizowanych przez portal naukowych debat, rozmów i dyskusji. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszych profilów na Facebooku i Twitterze. Realizacja wideo i podcastu dr habilitowany Piotr Witek. Dzień dobry Państwu, witamy ponownie. Niestety mieliśmy małą przerwę związaną z kłopotami z połączeniem internetowym. Wracamy na wizję, mam nadzieję, że w tej chwili wszystko pójdzie dobrze. I w takim razie jeszcze raz anonsuję rozpoczęcie debaty wokół książki pana profesora Rafała Stobieckiego. Debaty, która jest prowadzona, organizowana przez portal O Historię EU i moderowana przez pana profesora Piotra Witka. W tej debacie będą rozmówcami i dyskutantami, oprócz autora książki pana profesora Stobieckiego, także pan profesor, witamy pana profesora, także pan profesor Paweł Sierżęga z Uniwersytetu Rzeszowskiego, witamy pana profesora, oraz pan profesor Mariusz Mazur z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Serdecznie panów profesorów witam i jeśli pozwolicie państwo, przedstawię w tej chwili temat tej debaty. Otóż ona jest związana, temat tej debaty związany jest bezpośrednio z tytułem książki pana profesora, czyli Historiografia PRL, co zamiast podręcznika. Do tego tematu, do tego problemu będziemy wracać w trakcie tej debaty, a teraz pozwolę sobie przedstawić bliżej uczestników tej debaty. Pan profesor Rafał Stobiecki w środowisku historyków historiografii jest postacią znaną, ale ponieważ ta debata toczy się w jakbym takim zasięgu otwartym, w związku z tym pozwolę sobie przedstawić pana profesora jako historyka historiografii, zajmującego się głównie historiografią XX wieku, w tym zwłaszcza historiografią okresu PRL-u, ale także historiografią XIX-XX wieku, rosyjską i radziecką, również historiografią pisaną poza granicami Polski przez historyków emigracyjnych. Pan profesor jest również wydawcą różnego rodzaju źródeł, antologii tekstów, jest szefem Katedry Historii i Historiografii na Uniwersytecie Łódzkim i w zasadzie nawiązuje tutaj swoją pracą historiograficzną do tego środowiska łódzkiego, do jego długiej i świetnej tradycji, do takich poprzedzających pana profesora na tej katedrze mistrzów jak Serejski, jak Krystyna Sireniowska, czy również Jan Adamus, czy również profesor Andrzej Feliks Grabski.
Pan profesor jest autorem książki o historiografii PRL-u, zupełnie nowej książki, ale już bardzo dobrze jak gdyby odbieranej przez środowisko, wielokrotnie już dyskutowanej na różnego rodzaju spotkaniach, debatach, świetnie recenzowanej. Także to będzie dzisiaj również przedmiotem naszej rozmowy. Z kolei pan dyskutanci, pan profesor Paweł Sierżęga jest historykiem historiografii okresu XIX wieku, specjalizuje się w historii Galicji, również jest badaczem środowisk historycznych, w tym również środowiska lwowskiego w XIX-XX wieku. Jest także współredaktorem wielu tomów opracowań na ten temat, a więc jak gdyby tutaj mamy reprezentanta historyka, historii historiografii, ale także mamy osobę, która zajmuje się wprost badaniem historii PRL-u i jest to pan profesor Mariusz Mazur, związany z Katedrą Historiografii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pan profesor jest autorem świeżo opublikowanej i również świetnie odebranej książki na temat antykomunistycznego podziemia i tego, w jaki sposób ono było postrzegane. I to jak gdyby sprawia, że mamy właściwie dzisiaj tutaj komplet, można powiedzieć, osób, które będą o tej książce dyskutowały. Pozwolę sobie zatem, zanim oddam głos osobom dyskutującym, pozwolę sobie króciutko tą książkę przybliżyć. Jest to książka, która jest przygotowana bardzo, można powiedzieć, gruntownie, w takim można powiedzieć, dużym konceptualnym jak gdyby zamierzeniu, które porządkuje całą tą książkę. To sprawia, że ona świetnie może być odbierana jako podręcznik do nauczania historiografii PRL-u, ponieważ bardzo systematycznie pokazuje epoka po epoce, okres po okresie, pokazuje tą historiografię powstającą w tym okresie. Jest to również książka bardzo w swojej wymowie autorska. Będziemy chcieli to dzisiaj także pokazać. Rozdziały, w których pan profesor przedstawia historiografię PRL-u, mają jakby zgodnie z przyjętą przez niego definicją historiografii, mają bardzo szeroki kontekst, taki właśnie można powiedzieć historyczno-środowiskowy, również taki kontekst, który pokazuje, w jaki sposób funkcjonuje historiografia w tym danym okresie, w jaki sposób funkcjonują stowarzyszenia, w jaki sposób funkcjonuje całe środowisko historyczne, ale także ten kontekst stanowi także pewne takie zaplecze metodologiczne, teoretyczne, które towarzyszy powstającym książkom. Na tym tle dopiero pokazane są poszczególne opracowania. Jest ich sporo. Historyków tutaj pan profesor wymienia grubo ponad setkę. Co cieszy, jest tutaj również sporo kobiet historyków zauważonych przez pana profesora i historyczek. I jest to, można powiedzieć, taka praca, która no, odpowiada jak najbardziej takim współczesnym sposobom przedstawiania historiografii. Co jeszcze jakby istotne, to, że ta książka nie tylko ogranicza się do takiego właśnie, można powiedzieć, wyliczenia w kontekście tych prac. Ona bardzo wyraźnie pokazuje, jaki jest w tej chwili prowadzony dyskurs wobec historiografii tej okresu PRL-owskiego. I ta książka wpisuje się w ten dyskurs, stanowiąc jeden z ważnych głosów tej dyskusji. Pan profesor zwraca uwagę w tej książce, że wobec historiografii okresu PRL-u istnieją bardzo różne skrajne postawy, skrajne oceny i w stosunku do nich także prezentuje swoją własną postawę, którą można określić jako taką próbę zrozumienia pokolenia, które było w sposób bardzo dramatyczny doświadczone tym, że musiało żyć w okresie funkcjonowania, można powiedzieć, systemu bez mała totalitarnego. I to jest ta postawa właśnie zrozumienia charakteryzuje tą
tą książkę. Na nią, do tego również dochodzi ocena prac historycznych, która także jak gdyby no, nie jest oceną, która by w jakiś sposób deprecjonujący mówiła o tych pracach. Pan profesor stara się pracę widzieć w takim kontekście odnoszącym się do tego, w jaki sposób można określić je jako prace naukowe, historyczne, a w jaki sposób one pełnią pewne funkcje pozanaukowe. I to są te, można powiedzieć, takie wątki i takie ujęcia, które w tej książce się pojawiają i stanowią takie dodatkowe, można powiedzieć, formy uporządkowania tej refleksji. O szczegółach, o różnych jak gdyby sposobach ujęcia będziemy w tej chwili mówić i jako pierwszą taką próbę oddania głosu i prośby o refleksję przekazuję właśnie panu profesorowi Pawłowi Sierżędze, prosząc pana i za chwilę jeszcze drugiego pana profesora o to, aby zechcieli podzielić się swoimi pierwszymi refleksjami na temat lektury tej książki. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Kiedy otrzymałem książkę profesora Stobieckiego, no, ucieszyłem się niezmiernie, bo do tej pory brakuje nam takiego syntetycznego ujęcia. Przecież tych prac poświęconych historiografii PRL-owskiej sporo autorów, którzy wypowiadają się na ten temat w sposób niezwykle kompetentny, też moglibyśmy wymienić bez liku, wspominając choćby Pleskota, Krzyżewskiego, Szumowskiego, Rutkowskiego. To tylko kilka nazwisk, którzy również zajmują się tymi zagadnieniami, ale co zaskakuje w tej pracy, bo mam wrażenie, że to na tej, znaczy chciałbym o tej pracy przede wszystkim powiedzieć, to że trzymając tą pracę w ręce, no mamy do czynienia z taką pracą, która pokazuje nam, że oto jest to zbiór studiów poświęconych poszczególnym podokresom tego okresu 1944-89, które napisane są przez osobę, która poświęciła tym rozważaniom naprawdę wiele lat wcześniejszych studiów, wieloletnich analiz źródeł, no i teraz zaprezentowała nam ostatecznie finał swoich badań. Mam jedynie nadzieję, że profesor Stobiecki nie zakończy, znaczy nie będzie traktował tej książki jako już takie podsumowanie swoich wieloletnich badań i stwierdzi, że oto już jest to książka, która nie pozwoli mu więcej się na ten temat, na temat tego okresu nie wypowiadać. Myślę, że nie. Myślę, że nie traktujemy, chyba przynajmniej ja nie traktuję też tej pracy jako takie szerokie uzasadnienie, które pozwoliłoby nam zamknąć tą pracę określeniem, że mamy do czynienia z syntezą, pełną syntezą, która uwzględniałaby jeszcze szereg różnych innych, bardziej może szczegółowych zagadnień, o których warto może by było jeszcze wspomnieć za chwileczkę w innym miejscu. Ale co się narzuca? Narzuca się to, że kiedy otrzymujemy, kiedy trzymamy tą pracę w ręce, to uzasadnione jest to, co wspomniała, o czym pani profesor Jurkowska, że mamy do czynienia z pracą, która może być traktowana jako zamiast podręcznika, bo jest to tak naprawdę bardzo dobrze skomponowana praca, która jest niezwykle użyteczna dla tych, którzy rozpoczynają pracę z zakresu historiografii PRL-u i studentów, co tym bardziej należy podkreślić, bo takich prac systematycznie brakuje. Kiedy polecamy tą pracę studentom, niezwykle są, to spotyka się to z entuzjazmem, że oto mają do czynienia z pracą, która wprowadza ich generalnie wątki, które musieliby szukać, do których musieliby się odnosić w sposób, poszukując czy czytając szereg prac. Teraz po prostu mają to ułatwione. Oczywiście do prac tutaj pan profesor odsyła, i co jest rzeczą normalną, natomiast mówię, jest to tylko i wyłącznie no, tego typu syntetyczne ujęcie. To jest przejrzystość wykładu. Te wszystkie rozdziały, które i podrozdziały, które temu towarzyszą, no one sprawiają, że mamy do czynienia z takim dziełem skończonym. I to zamiast podręcznika jest w tym momencie bardzo głęboko uzasadnione. Narracja, jeśli czytamy tą pracę, to zorientujemy się, że ona jest prowadzona wokół osób sprawczych, no, które mają bodaj największy wpływ na jakość prowadzonych wówczas badań, ale jednocześnie
które wypowiadają się na temat koncepcji historii i zadań, które stawia ta historia, czy państwo, które jej stawia. Co jest warte podkreślenia, to, że, i to nas chyba nie zaskakuje, czytając pracę profesora Stobieckiego wcześniejszej, tą, że jest to praca zbalansowana, jest to praca, której wyłania się taki dystans, ostrożność ocen, a w zasadzie chyba nawet nie ma tych ocen, które kazałyby nam w jakiś szczególny sposób mówić o tym, co, w jaki sposób traktować te podokresy historyczne. Myślę, że czytelnik sam sobie musi odpowiedzieć, musi mu towarzyszyć refleksja, w jaki sposób sam oceni, czy wyrobi sobie zdanie na temat kondycji nauki polskiej w omawianym okresie. Myślę, że może się tutaj pojawić pytanie, które ja sobie zadałem po przeczytaniu tej książki. Czytelnik sobie może zadać takie pytanie, jak to jest możliwe, że historycy, którzy wyrośli na gruncie krytycznych wzorców i warsztatów historiografii europejskiej przed 1939 rokiem, no tak szybko albo się poddali, albo zrezygnowali, albo rozpoczęli współpracę, no bądź ulegli fascynacji zdogmatyzowanej nauki. I w tym przypadku książka nie nastraja optymistycznie. Dlaczego? No dlatego, że ten kazus PRL-u zdaje się przestrzegać i każe się dystansować wobec wszelkiego rodzaju prób zawłaszczania historii przez każdą władzę, w każdym okresie historycznym. Myślę, że nie wiem, czy uzasadnione, ale można się zastanawiać, czy ten okres 45-89, na ile to może być uzasadnione pytanie, czy może być to bardzo ryzykowna teza, ale że okres ten miał wpływ i nie pozostaje, czy nie pozostaje bez wpływu na zainteresowanie teorią historii, czy metodologią badań naukowych. Te teoretyczne wzorce, które początkowo były bardzo zideologizowane, najpierw postulowane, potem narzucone, czy one, albo na ile one zrodziły nieufność wobec wszelkiego rodzaju zdoktrynalizowanych teorii. Zapewne nie jest to jedyny powód, ale być może jeden z powodów, które bądź co bądź sprawiają, że to zainteresowanie refleksją metodologiczną czy teorią wśród współczesnych badaczy jest dosyć umiarkowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W takim razie pana profesora Mariusza Mazura, proszę. Dzień dobry państwu. Po przeczytaniu książki zastanawiałem się, do kogo ona jest skierowana. Zapewne nie jest przeznaczona dla znawców problematyki całej historiografii PRL, czyli dla kogoś, kto zna tę historiografię od lat 40, przez 50, 60, aż do 89. Ale moim zdaniem takich historyków jest tylko kilku, według profesora Rafała Stoleckiego kilkunastu. To oznacza, że spektrum odbiorców jest bardzo szerokie. Z pewnością każdy interesujący się historią XX wieku coś znajdzie dla siebie, czy to zmieniające się narracje, czy przebudowywanie struktur instytucjonalnych, nazwiska najważniejszych historyków drugiej połowy XX wieku, a z wiedzą o nich, szczególnie w tym najmłodszym pokoleniu, które nie stykało się z nimi, jest już dość ograniczone. Dopasowywanie zmian w historiografii do przemian politycznych. Czytałem książkę z perspektywy osoby zajmującej się historią PRL, jak powiedziała pani profesor, a nie historyka historiografii. Uzmysłowiła mi ona albo przypomniała pewne kwestie, o których się na co dzień nie pamięta. Na przykład w okresie stalinowskim nie tylko nie można było zajmować się rzetelnie historią najnowszą, co byłoby oczywiste i co jest znane, ale też choćby średniowieczem, ponieważ epoka jagiellońska traktowana była jako gorsza od piastowskiej, nie o tym wektorze polityki zagranicznej. Niby to wiemy, ale jak człowiek nie przypomina sobie tego, to gdzieś to ucieka z pamięci. Pamiętam cytat z książki profesora Stobieckiego o pochodzie pierwszomajowym i krótkim kursie WKPB niesionym przez pracowników tego pochodu na czele uczelnianej reprezentacji. Dopiero za książką Stalina szły najważniejsze osoby. Dzisiaj to z pewnością robi wrażenie, ale zastanawiam się, czy takie samo wrażenie robiło to wówczas, jak reagowały te osoby, które musiały w takim spektaklu wziąć udział. Z pewnością do myślenia daje również uchwycenie pewnych uniwersalizmów, choćby wsparcie historiografii, w tym historyków o poglądach narodowych,
dla legitymizacyjnych wysiłków dotyczących tak zwanych ziem odzyskanych, albo dla antyniemieckości, co było dość istotne po 1945 roku, czy w okresie obchodów tysiąclecia państwa polskiego w 1966, a tutaj mamy już takie gremialne wejście w pewien układ z władzą i tych artykułów, zarówno książek, jak i artykułów w ówczesnych gazetach czy w czasopismach ukazuje się mnóstwo dotyczących właśnie historii. Zresztą tę piastowskość władzy historycy mogli wykorzystać dla przeprowadzenia i sfinansowania badań na szeroką skalę i profesor Stawiecki pisze o tym i wskazuje, że była to współpraca również owocna dla samej nauki. Dopiero pod wpływem tej książki uświadomiłem sobie, dlaczego niektórzy współcześni, biedni historycy są przekonani, że zajmowanie się historią polityczną jest lepsze, bardziej naukowe, bardziej patriotyczne niż zajmowanie się kwestiami społecznymi lub gospodarczymi. Podobnie zajmowanie się historią zdarzeniową, która ma być lepsza niż te inne. Zawsze wyprowadzałem to z tradycji, gdzieś od Tukidydesa, oczywiście z XIX wieku, ale książka Rafała Stawieckiego uświadomiła mi, że tu dochodzi jeszcze marksizm. Zdarzeniowość niby jest niemarksistowska w takim potocznym rozumieniu, potocznym choć w środowisku naukowym. Autor wprowadza też niektóre sformułowania, jak na przykład funkcjonariusze nauki historycznej. Zastanawiam się, jak je definiować, gdzie znajduje się granica między jeszcze historykiem, a już funkcjonariuszem tej nauki historycznej. Mógłbym powiedzieć, że książka ta powinna być lekturą dla osób, które próbują dzisiaj manipulować przy historiografii, by porównywały swoją sytuację z tą z okresu PRL, a przecież one chyba zdają sobie sprawę z tego, więc chyba nie miałoby to sensu, zresztą nie jestem pewien, czy sięgnęłyby to takie książki. Jest jedna kwestia, o której wspominali już Państwo wcześniej, ale która mnie również zaskoczyła. Z tą książką nie da się polemizować. Od konstrukcji poprzez treść do wniosku wszystko jest tak poukładane, tak przemyślane, wręcz skategoryzowane czasami, że ta polemika faktycznie byłaby dość trudna. Trochę to przypomina, ja to nazwałem taką bardzo mocno rozbudowaną definicją encyklopedyczną, ale faktycznie pojęcie podręcznik jest tutaj chyba na miejscu. I na początek to chyba tyle. Dziękuję. Dziękuję za te pierwsze refleksje i teraz poproszę pana profesora Stobieckiego, czy zechciałby się jakoś odnieść do tych uwag czytelników, co prawda czytelników specjalistycznych, ale jednak właśnie takie, można powiedzieć, na żywo refleksje z lektury jego książki. Bardzo proszę, panie profesorze. Witam państwa serdecznie. Witam panią przewodniczącą, witam dwóch kolegów. Dziękuję portalowi o historię EU za zaproszenie. Traktuję to jako wyróżnienie, nie tylko dlatego, że od jakiegoś czasu z tym portalem współpracuję. Spadło na mnie dużo bardzo życzliwych uwag, zaryzykuję tezę komplementów i to stawia mnie w trochę niezręcznej sytuacji. Natomiast chciałbym zacząć może od tego, czym dla mnie jest ta książka. Mój przyjaciel Sławomir Michał Nowinowski z Instytutu Historii, z którym od lat współpracuję, także na polu naukowym, powiedział, jak mu wręczyłem egzemplarz z dedykacją i potem przeczytał tę książkę, że to jest najbardziej osobista z moich książek. I to mi dało trochę do myślenia. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego Sławek tak tę książkę określił, tak ją zdefiniował. I doszedłem do wniosku, że po pierwsze dlatego, że odwołuje się tutaj do własnego autobiograficznego doświadczenia. Jestem dzieckiem późnego PRL-u. Kończyłem
studia w 1985 roku, a po drugie dlatego, że pisze tutaj o swoich mistrzach i nauczycielach, nawet jeżeli nie wprost. Pisze o autorach podręczników, z których się uczyłem. Pisze o postaciach, które miałem przyjemność poznać jako młody człowiek na konferencjach w różnych miejscach Polski. I z pewnością ta książka może być tak postrzegana. Druga uwaga, jaka mi się pojawia, to, że to jest książka, która nie wiem w jakim stopniu, bo to jest zawsze ryzykowne takie spojrzenie, czy taka perspektywa, ale jest głosem pewnego pokolenia. Jest głosem pokolenia, które wchodziło dzisiejszych, powiedzmy, orientacyjnie 50-60-latków, które wchodziło w dorosłe życie w czasach pierwszej Solidarności i które Hanna Świda-Zięba określiła w swojej książce mianem pokolenia agonii systemu komunistycznego. To jest generacja, dla której podziały my-oni były bardzo ważne. Utrwalił je oczywiście 13 grudnia 1981 roku. To jest pokolenie, które próbowało funkcjonować niejako poza systemem, szukało takich pozasystemowych nisz. Przynajmniej te osoby, które ja uważam za sobie jakoś bliskie. Wreszcie to jest pokolenie, które podobnie jak wcześniejsze generacje było skażone, cudzysłów, tym determinizmem, na który zwracam uwagę, przywołując na początku książki motto ze wspomnień Marty Wyki. Nie wiem, czy istnieje w tej chwili konieczność przywołania tego cytatu, ale może spróbuję to zrobić, bo on sporo Otóż Marta Wyka w książce Krakowskie dziecko pisze tak. Perspektywa została z góry zaplanowana, narysowana kreską stanowczą i bezwzględną. Owa przyszłość dzieci PRL-u, przeznaczonych do transformacji niezbyt bolesnej, studentów PRL-u, obywateli PRL-u i emerytów PRL-u. Na niespodzianki nikt nie liczył. W biografię formacji wpisany jest zatem determinizm szczególnego rodzaju i trzeba o nim pamiętać, gdy ktoś zabierze się za kreślenie poszczególnych życiorysów. Miarą indywidualności było bowiem przezwyciężenie owego determinizmu. Koniec cytatu. Ja do tego determinizmu się przyznaję. Niewyobrażalne było dla mojego pokolenia to, co stało się na przełomie lat 80. i 90. Myśleliśmy, że będziemy właśnie w tym PRL-u żyć do końca. Dzisiaj, jak zbliżam się powoli do emerytury, to tak sobie żartuję, że przecież mogłem zostać PRL-owskim emerytem, prawda? Bardzo wiele na to wskazywało. I wreszcie na koniec, odpowiadając na pytanie, czym dla mnie jest ta książka,
Powiem jeszcze, że ona, jak tutaj profesor Sierżęga zauważył już, no jest pewnym podsumowaniem moich studiów nad historiografią PRL-u, które zaczęły się wraz z doktoratem, a tak naprawdę jeszcze drobne artykuły ten doktorat poprzedziły. Mam na myśli książkę, która ukazała się pod tytułem Historia pod nadzorem. Potem była książka wydana w serii PRL-u, przepraszam, w serii Trio w krainie PRL-u. I oczywiście temu towarzyszyły także liczne artykuły. I jak to w życiu bywa, przychodzi czas na pewne podsumowanie. Wielokrotnie przywołuję tę opinię, która w środowisku krąży, że syntezę pisze się albo w wieku Michała Bobrzyńskiego, czyli wtedy, kiedy się jest młodym, zdolnym, obiecującym i zakłada się, że już się wszystko wie, albo nie ma się świadomości, że pewnych rzeczy się nie wie, albo pisze się przed emeryturą, to jest mój kazus, kiedy już człowiek uświadamia sobie, że pewne kwestie pozostaną dla niego niedostępne, że już więcej się nie nauczy i że czas pewne swoje ustalenia jakoś podsumować, syntetyzować. I cóż, no, do czytelników należy osąd, czy ta książka spełnia ten warunek syntezy. Nawiązując do tych głosów tutaj, które padły, przede wszystkim mam na myśli wypowiedź profesora Mazura, dodam, że intencjonalnie pisałem tę książkę nie tylko dla przedstawicieli tak zwanej sekty, jak czasem mówimy ironicznie, historyków historiografii. Chciałem tym zjawiskiem, tymi dylematami, tymi problemami zainteresować szersze środowisko właśnie osób zajmujących się historią PRL-u w ogóle. I w tym sensie trafnie Państwo odczytują, że ona jest pewnym głosem w tym sporze o PRL, głosem, który jest krytyczny, aczkolwiek Darek Stola gdzieś w trakcie któregoś spotkania powiedział, że to jest krytyczna afirmacja, i ja się trochę z tym zgadzam, a trochę się nie zgadzam. W każdym razie to, co jest ważne i co uświadomiłem sobie już po napisaniu tej książki, to, że ona trafia obecnie w pewien kolejny etap tego sporu. Mamy do czynienia bez wątpienia z kryzysem tego paradygmatu totalitarnego w spojrzeniu na PRL i coraz częściej pojawiają się wypowiedzi z ducha rewizjonistyczne, żeby nie powiedzieć rehabilitujące PRL. Takim przykładem pierwszym z brzegu, który chciałbym przywołać, aczkolwiek nie jest to profesjonalna, akademicka biografia, jest książka Ardura Domosławskiego o Zygmuncie Baumanie, którą serdecznie Państwu polecam, mimo że wielokrotnie, gdy ją czytałem, budziła ona mój sprzeciw, moje wątpliwości,
bo w moim przekonaniu w tej książce, ale nie tylko w niej, ta rehabilitacja PRL-u idzie za daleko. Dziękuję. Dziękuję bardzo autorowi za wypowiedź. To jest taka rzadka sytuacja, kiedy można usłyszeć wprost od autora jego, można powiedzieć, taką intencyjność, jak gdyby, która kryje się za książką. W takim razie chciałabym prosić ponownie kolegów i tym razem może sprowokuję do zadania pytań, a mianowicie, czy poza tym, że uważamy, że jest to rzeczywiście książka świetnie napisana, czy ona jednak jest książką, która w momencie, kiedy się ją czyta, no, napawa taką chęcią do podjęcia dyskusji? Z całą pewnością są takie problemy i są takie tematy, o które chcielibyśmy zapytać lub które chcielibyśmy, aby autor na przykład ujął i jeszcze jak gdyby rozszerzył. Bardzo proszę, abyście teraz zechcieli panowie właśnie się podzielić takimi spojrzeniami swoimi, które mogą być takim ujęciem może dyskusyjnym albo uzupełniającym, albo polemicznym. Proszę bardzo tym razem pana profesora Mariusza Mazura o zadanie pytania. Dziękuję bardzo. Zanim zadam pytanie, to kilkuminutowa refleksja nad tym problemem, który chciałbym poruszyć. Otóż chciałbym spytać o takie dwie relacje, władza historycy i historycy władza. Najpierw zacznijmy od tej pierwszej, czyli władza historyk. Naukowcy często mają pretensje, że rządzący nie postępują tak, jak oni by chcieli. Władza pochodzi jednak z innego świata, z innej sfery niż środowisko naukowe. Ten inny świat rozumiem tutaj jako świat wartości, potrzeb, celów, a więc również metod postępowania. Środowisko naukowe jest tylko jednym z podmiotów, jedną z grup, wobec których władza występuje i ma jakieś interesy, z którymi się kontaktuje, dogaduje. Rządzący nie traktują więc historyków jako, tak jak my byśmy chcieli, jako takiej autonomicznej grupy, która ma sobie trwać, może się rozwijać sama dla siebie, dla społeczeństwa, ponieważ z punktu widzenia pragmatyzmu władzy byłoby to marnowanie środków. Historycy mają więc służyć. Oczywiście władza liberalna, czyli mniej etatystyczna, czyli ta wyznająca filozofię nieingerowania w kolejne dziedziny, będzie podchodziła do historyków inaczej niż ta etatystyczna, która będzie próbowała wprzęgnąć historyków, chciałbym powiedzieć ich, ale raczej nas, w system działający na jej rzecz. I tutaj reżimy nie różnią się od siebie. Mówię o reżimach w neutralnym sensie politologicznym. To znaczy, jeśli mamy autorytaryzm, czy totalitaryzm jako funkcję rządów, partii fundamentalistycznych, to ingerencja w naukę, ściślej w historiografię, jest taka konstytutywna. Ale przecież w demokracji, jeśli rządzące partie są nieliberalne, również dochodzi do ingerencji. Oczywiście metody będą różne, ale cel jest ten sam. Legitymizacja władzy, tworzenie polityki historycznej, która ma wyjaśnić świat, podporządkowanie kolejnej grupy, którą będzie można deprawować przez kupowanie stanowiskami czy finansami. Historycy są zresztą grupą, której przynależą funkcje dydaktyczne, czy szerzej nawet socjalizujące, czyli pomagają w wychowaniu wyborców. Za Gomułki to oczywiście wyglądało inaczej, za Bieruta jeszcze inaczej, a za Gierka można odnieść wrażenie, że ta presja dotyczyła tylko konkretnych, wybranych dziedzin. Nie można było dotykać takich relacji jak na przykład stosunki polsko-radzieckie czy początek Polski Ludowej. Tutaj trzeba było być zgodnym z tym, czego władza oczekiwała, ale reszta była w miarę dowolna. A teraz spojrzenie odwrotne, czyli historyk a władza. I tutaj odwołałbym się do tej tezy Krystyny Kersztyn, ale przecież ona jest bardzo mocno uniwersalistyczna tego podziału społeczeństwa, a w tym wypadku historyków na takie trzy kategorie, czyli tych, którzy wspierają jakąś ideę. Kersztyn się wypowiadała o początku Polski Ludowej i mówiła o tych, którzy poparli władzę komunistyczną i tych jest oczywiście mniejszość. Druga grupa to ci, którzy w aktywny sposób się sprzeciwiają
też jest również to jest mniejszość, i taką konformistyczną, znakomitą większość, która obserwuje. Ja użyłam tutaj słowa konformistyczną znowu neutralnie, znaczy nie oceniam tego, stosuję tutaj opis. Ja pozwólcie Państwo, że odwołam się do pewnego doświadczenia sprzed kilku lat, którego byłem świadkiem, ale to dobrze wpisuje się moim zdaniem w opis społeczeństwa, ale również świata nauki, a w tym historii. Otóż kilka lat temu z profesorem Piotrem Witkiem organizowaliśmy na naszej uczelni protest przeciwko zmianom statutu ograniczającym wolności akademickie. I zaobserwowałem wtedy zachowanie naukowców, którzy, no, bardzo mała grupa przyłączyła się do nas, oraz tych, którzy nie wsparli tego protestu, a tych była znakomita większość. I to było ciekawe doświadczenie socjologiczne. Jestem przekonany, że identyczne kategorie można zastosować wobec historyków PRL, a zastanawiam się, czy nie również szerzej. Czyli pierwsza grupa to są osoby, które popierają władzę, wchodzą w relacje z władzą, ze względów na takich względów raczej ideowych, aksjologicznych, ponieważ to, co władza im oferuje, nie przeszkadza im. I ja nie mówię tutaj wyłącznie o marksistach na przykład. No, przypomnijmy jednak, że ci historycy narodowi, też, o których mówiłem w pierwszej swojej wypowiedzi, też w pewnym momencie, w pewnych kwestiach wsparli władzę, pisali te książki, ponieważ mieli konkretne interesy, ale były to interesy nie jakieś niskie, tylko były to interesy zgodne z ich wizją świata. Druga grupa to ci, którzy robią takie rzeczy z niskich pobudek, no choćby dla stanowisk, dla pieniędzy. Trzecia grupa, trzecia część to są ludzie, którzy boją się konsekwencji. Czasami boją się nieprzewidywalności tych konsekwencji. W Polsce Ludowej nie trzeba było mieć wielkiej wyobraźni, ponieważ te konsekwencje widziało się na własne oczy, szczególnie w okresie stalinowskim. Można było nie tylko domyślać się, ale można było zobaczyć, co nas czeka, nas historyków, jeśli wystąpimy przeciwko rządzącym. Czwarta grupa to są ludzie, którym jest wszystko jedno, co się dzieje. Ja znowu nie krytykuję tego, podchodzę do tego neutralnie. To są ludzie, którzy no z jednej strony mają, nie wiem, konstrukcję psychiczną jakąś, która nie pozwala im się buntować. Czasami niską samoocenę, czasami specyficznie rozumieją hierarchię wartości. Ale oni nie buntują się a priori. I wreszcie piąta grupa, która miała różne rozmaite interesy wychodzące poza sferę prywatną, czy dla dobra nauki wspierała rządzących. Rafał Stobiecki pisze o tych, którzy chcieli chronić substancję. Można tym wyjaśnić każde kunktatorstwo przecież, ale z drugiej strony chyba bardziej racjonalne jest takie podejście niż postawa Wołodyjowskiego czy Raginisa, którzy byli tak wielkimi bohaterami, że popełnili samobójstwo. No i właśnie, dla kogo? Czyli odejście od pisania, całkowicie odejście od pisania historiografii, książek w PRL-u ze świadomością, że to nie będzie trwało rok, dwa, trzy, tylko może to trwać pokolenie, a my wiemy, że to trwało dwa pokolenia, jest też pewnym wyborem, no właśnie, mniejszego zła, dla dobra nauki, tak jak powiedziałem. Interesujące byłyby pytania, jakich strategii racjonalizujących albo autosugestywnych używali wówczas historycy, ale to nie byłoby pytanie o historiografię PRL, to byłoby pytanie raczej o zachowania społeczne. Podsumowując to, co powiedziałem, chciałbym spytać profesora Stobieckiego, czy mógłby nam opowiedzieć o tych relacjach i zmienności tych relacji pomiędzy władzą a historykami, a naukowcami oraz odwrotnie, naukowcami a władzą. W kolejnych dekadach, oczywiście no nie wymagam tutaj jakiegoś 40-minutowego wykładu, panie profesorze, ale też druga kwestia, taka dopełniająca z pewnością. Czy zgodzi się pan profesor z tym, co powiedziałem, to znaczy z taką pewną uniwersalizacją pewnych zachowań? I tutaj mam wrażenie, że też sięgam do tego, co mówili przedmówcy, że chyba czasami o czym powiedział pan profesor Rafał Stobiecki, że czasami mamy wrażenie, że poprzez tę uniwersalizację za kilkadziesiąt lat być może będziemy faktycznie
inaczej postrzegali PRL. Zastanawiam się, czy powinien powiedzieć, na nieszczęście będziemy trochę inaczej postrzegali PRL. Dziękuję bardzo. Mikrofon Wielu. Spróbujemy odpowiedzieć w tej chwili na pytanie. Tak, bardzo proszę, ono jest dość rozbudowane, ale w sumie będzie można teraz już od razu odpowiedzieć. Proszę. Mam wrażenie, że to był mini wykład pana profesora Mazura i na koniec dwa związane z nim pytania. Ja z częścią tych tez się zgadzam. Część z nich chciałbym podważyć. Po pierwsze, ta relacja władza historycy ma oczywiście charakter uniwersalny i każda władza zwraca się do historyków z pewną ofertą i każda władza czerpie swoją legitymizację z przeszłości, ale pamiętajmy, że to była władza specyficzna. To jednak było przez krótki czas, ale to pozostawiło bardzo istotne ślady w mentalności ludzi, także w środowisku historyków, państwo totalitarne. Czyli ta historiografia, która wówczas była tworzona, nie była zwykłą historiografią dworską, jaką znamy z przeszłości i jaka dzisiaj nam się tak naprawdę poniekąd spontanicznie tworzy. To była historiografia, która w swoich intencjach, powtórzę, była totalitarna. Ona dążyła do wyeliminowania wszystkich innych głosów na temat przeszłości i do manipulacji na niespotykaną skalę sferą historycznego imaginarium społeczeństw. Oczywiście po 56 roku ta sytuacja się zmieniła. Ja tu zgadzam się z tezami Pomiana czy Walickiego, że PRL ewoluowała w stronę autorytaryzmu, czy też jak kiedyś dowcipnie powiedział Adam Michnik, totalitaryzmu z powyłamywanymi zębami, ale to w dalszym ciągu była władza, która po pierwsze nie wyzbyła się tych tendencji do kontroli, do narzucania pewnych treści, po drugie miała mechanizmy pozwalające wymuszać tę kontrolę. W związku z tym, pamiętając o tym uniwersalnym przesłaniu związanym z relacją władza środowisko historyków, no ja bym jednak upominał się o uwzględnienie specyfiki historiografii w systemach totalitarnych czy autorytarnych. I mówię tutaj także oczywiście o historiografii choćby III Rzeszy, prawda, o której mamy znakomite studium. Dzisiaj mam wrażenie trochę zapomniane profesora Uniwersytetu Poznańskiego Henryka Olszewskiego. Natomiast jeśli chodzi o drugą stronę medalu, to zgadzam się z profesorem Mazurem. Mnie także bliska jest ta idea typologii postaw, którą sformułowała swego czasu Krystyna Kersten, bo moim zdaniem ona trafnie rozpoznała ten pluralizm wyborów społecznych i w środowisku możemy,
możemy odnaleźć podobne postawy. Ja chciałem to w przypadku historiografii troszkę jakby to powiedzieć, skonkretyzować, bo jednak ta dychotomia tych, ci, którzy popierają, ci, którzy akceptują, i ci, którzy są przeciw, no to troszkę jest mało satysfakcjonująca. I piszę tam po pierwsze o tej grze, którą środowisko podjęło z władzą. Myślę czasem w intencjach bardzo patriotycznych. Ja generalnie jestem przekonany, że istniał jednak PRL-owski patriotyzm. I trudno go zakwestionować, bo mamy zbyt wiele śladów w źródłach, które go dowodzą. I on dotyczył i zaangażowania się w udowadnianie polskości ziem zachodnich po 1945 roku, także przez środowiska narodowe, które no w tym przypadku, gdy przypomnimy Zygmunta Wojciechowskiego, to była jego idea, w związku z tym idea macierzystych ziem polskich, w związku z tym trudno byłoby wymagać od Wojciechowskiego, gdyby on tego programu komunistów nie popierał, ale przecież formą patriotyzmu PRL-owskiego było kibicowanie w 1974 roku drużynie Kazimierza Górskiego, prawda, żeby podać inny przykład. Ja w swojej książce staram się pokazać taką oczywiście niekompletną typologię tych postaw i piszę o funkcjonariuszach nauki historycznej, którzy na tyle silnie identyfikowali się z władzą, że zaprzeczali etosowi nawet szeroko rozumianego, niezależnego uczonego. Bo oczywiście każdy z nas dokonuje pewnych ideowych wyborów, ale tutaj ideologia przesłaniała im pewną uczciwość intelektualną, prawda? No i wskazuje tutaj choćby na Żannę Kormanową, czy no można wymienić, nie wiem, Tadeusza Daniszewskiego, Józefa Kowalskiego i szereg innych postaci. Zwracam uwagę na tą postawę, tutaj to jest cytat z Mellera, partyjnej mimikry, i że rzeczywiście dobrą egzemplifikacją takich wyborów był wieloletni minister, a na koniec przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński, który odgrywał kluczową rolę w wielu inicjatywach na polu nauki historycznej, ale robił to w taki sposób, że w powszechnej świadomości nie jest z tymi inicjatywami, może poza 1968 rokiem, jakoś kojarzony. To było mistrzostwo tej partyjnej mimikry. Wreszcie no mamy tę postawę, o której profesor Mazur wspomniał, postawę obrony substancji, która może być ilustrowana licznymi tutaj przykładami. To bez wątpienia jest Tadeusz Manteuffel, to bez wątpienia jest Aleksander Geisztor, to bez wątpienia jest Stefan Kieniewicz, czyli to są ludzie, którzy gotowi byli pójść na pewien kompromis z władzą w imię ratowania pewnej niezależności nauki historycznej i uczynienia jej inną, bo to też jest ważny kontekst, od tej w Związku Radzieckim, w Czechosłowacji
czy w Niemieckiej Republice Demokratycznej, prawda? Bo jeżeli porównamy te historiograficzne światy ze sobą, no to znajdziemy kolejne potwierdzenie, że Polska była jednak najswobodniejszym barakiem w obozie socjalistycznym. Ja zawsze dodaję, ale jednak barakiem, prawda? Ale w ramach tego baraku można było się różnie urządzać. No i wreszcie mamy tę postawę niepokornych, którzy te podstawowe założenia doktryny kwestionowali. I tutaj no to było nieliczne grono, pamiętajmy. Nawet w latach 80. wpisanie do zeszytów historycznych Giedroycia czy w drugi obieg angażowało się realnie niewielu historyków, bo to wymagało cywilnej odwagi. I taką postacią niepokorną niewątpliwie był Henryk Wereszycki, który zasłynął tym powiedzeniem, że on nie może być marksistą w kraju, a przecież miał lewicowe poglądy, gdzie za czołową marksistkę uważa się Żannę Kormanową. I to samo w sobie jest tyle śmieszne, ironiczne, co wiele mówiące o PRL-u, prawda? Ale dla mnie taką postacią był także Paweł Jasienicki. Historyk oczywiście niezwiązany z akademią, ale który poza tym krótkim okresem lat 50., pierwszej połowy lat 50., no jednak tworzył wizję dziejów Polski, która była absolutnie w kontrze temu oficjalnemu obrazowi, który próbował narzucić społeczeństwu władza. To w największym skrócie. Ja też musiałem wygłosić mini wykład, tak jak profesor Mazur, bo inaczej się nie dało. Bardzo dziękuję. W takim razie teraz poproszę jeszcze o takie pytanie dotyczące uzupełnienia tych treści poruszanych w podręczniku albo ewentualnie ujęcia alternatywnego pana profesora Pawła Sierżęgę. Bardzo proszę. Teraz w zasadzie takich pytań jest kilka, które chciałbym profesorowi Stobieckiemu przedstawić, ale... Jedno najważniejsze. Jedno, które wydaje się być ważne, to raczej może ono nie wynikać z samej dyskursywności pracy, ile z tego, że osią, która została przygotowana przedstawiona przez pana profesora pracy, no jest, to są te przeobrażenia, które towarzyszą wzorcom badań historycznych na tle czy na gruncie przemian politycznych. I ta periodyzacja, którą chciałbym zresztą słusznie podkreślić, została zaczerpnięta z dziejów z historii politycznej. No i ona prowadzi nas od takich względnie pluralistycznego okresu badań od 40 do 48 roku poprzez te okresy stalinizacji, przełomu październikowego, małej stabilizacji, dekady Gierka. I absolutnie chciałbym podkreślić, że nie neguję takich podziałów czy takiej periodyzacji, ale chciałbym jedynie zapytać, czy doświadczenie, które wynika z tej analizy źródłowej, z tych setek, może tysięcy przeczytanych prac, czy widzi pan profesor możliwość zastosowania innej periodyzacji, która nie biegłaby wokół osi politycznej, zwłaszcza, że pamiętajmy, badaczom historii i historiografii no bliska jest periodyzacja, która odwołuje się do periodyzacji literackich, czyli tutaj jak trzeba tutaj Państwu przypominać, że tutaj idziemy o starożytności przez średniowiecze, kończymy na młodej Polsce, no i w zasadzie tutaj dopiero w wieku XX zaczynają się nam pojawiać problemy, bo nagle wkraczamy w okres międzywojenny, czyli też okres polityczny, no i potem ten okres polityczny to jest ten okres PRL-owski. Tutaj taką próbą chyba zastosowania innej mogłaby być, znaczy nie tyle zastosowania innej periodyzacji, tylko tak jak zrobił to Igers, który nam mówi o tym okresie, jakby precyzując go od materializmu historycznego do antropologii krytycznej. Oczywiście nie jest to żaden wzorzec, ale czy widzi pan profesor jakąś możliwość innego ujęcia, absolutnie nie negując tego ujęcia? Dziękuję. To jest bardzo
ciekawe pytanie i zacznę od dwóch tez mocnych na początku. Pierwsza teza mocna jest taka, że nie wyobrażam sobie innej periodyzacji niż periodyzacja oparta o dzieje polityczne w odniesieniu do PRL-u. Przede wszystkim z tego powodu, że ta rzeczywistość w latach 45-89 była przesiąknięta polityką. Polityczne było wszystko, od sposobu obchodzenia rocznic historycznych po sznurek do snopowiązałek. Przypominam młodszym, że w lecie w dziennikach telewizyjnych informowano społeczeństwo, że znów brakuje nam sznurka do snopowiązałek, prawda? I kto za to odpowiada. Na to i druga teza, ja nie do końca zgadzam się z tą opinią profesora Sierżęgi, że tym kośćcem jest tutaj polityka tylko i wyłącznie, bo ja trochę tymi cezurami żongluję i je troszkę inaczej ustawiam, bo jeżeli weźmiemy, gdybym chciał zastosować takie klasyczne cezury polityczne, to tak naprawdę w większości prac, myślę, że profesor Mazur to potwierdzi, nie wyróżnia się okresu 45-48, tylko pisze się o okresie 45-56. A w moim przekonaniu, z punktu widzenia dziejów nauki, kultury, ten okres miał swoją specyfikę i staram się to jakoś udowodnić. Po drugie, próbuję połączyć te cezury polityczne, bo od nich nie da się uciec, z cezurami związanymi ze zjazdami historyków. I tutaj mamy zjazd wrocławski z 1948 roku, mamy zjazd krakowski, który jest nie w 56 roku, prawda, tylko dopiero w 1958. Mamy przesunięty zjazd lubelski, mamy zjazd katowicki, bo wydawało mi się, że to, co na tych zjazdach mówiono, było ważną częścią przemian historiograficznych w ogóle, że nie należy ich ograniczać tylko i wyłącznie do polityki. Natomiast oczywiście, i tu pan profesor Sierżęga ma rację, możliwe są, powiedziałbym, nie tyle inne periodyzacje, co inne konceptualizacje materiału. To znaczy można było, i to mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrobi, napisać historię historiografii, która byłaby zatytułowana do i od marksizmu, hasłowo mówię, prawda? Czyli koncentrowałaby się na przemianach teoretyczno-metodologicznych. Można sobie wyobrazić opowieść o historiografii, która w centrum narracji miałaby dzieje środowisk historycznych i tych wiodących, i tych drugorzędnych, i byłaby takim portretem tych środowisk na wzór tego, co wspólnie przecież napisaliśmy o środowisku lwowskim, prawda? Można sobie wyobrazić konceptualizację taką, jaką proponuje w swoich wykładach profesor Jan Pomorski, czyli spojrzenie na historiografię PRL-u przez pryzmat mistrzów ich dzieł, czyli wybranie kilkunastu postaci i najbardziej wpływowych opusów, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii opus magnum,
prawda? I to też jest uprawnione. Wreszcie taka konceptualizacja problemowa, czyli pokazanie tych przemian historiograficznych przez pryzmat dyskusji na przykład o początkach państwa polskiego, dziedzictwie jagiellońskim, czy o uniach, prawda? Powstaniach XIX-wiecznych, czy II Rzeczypospolitej. To wszystko w tej książce i jest, i tego nie ma, prawda? Bo konstrukcja jest trochę inna. Ja się nie upieram, broń Boże, przy tej mojej periodyzacji. Ona jest pewną propozycją autorską, ale próby wyjścia poza sferę polityki i odwołanie się na przykład do kategorii literaturoznawczych traktowałbym bardzo sceptycznie. Dziękuję. Dziękuję. W takim razie pozwolę sobie również zadać pytanie panu profesorowi, starając się troszeczkę wyjść, jak gdyby traktując książkę jako taki pretekst do wyjścia z dyskusją nieco jakby szerzej, mianowicie pozostając w takim wątku kontynuacji, dyskontynuacji, który pojawia się w badaniach historiograficznych, chciałabym zapytać, jak pan profesor widzi takie postacie, które pojawiają się w pana książce, a które bardzo trudno zaklasyfikować tak jednoznacznie w tej historiografii perelowskiej. Jakie by mogło być inne jeszcze pana zdaniem ujęcie takiej postaci, jak na przykład Kazimierz Tymieniecki, który przychodzi jakby do tej historiografii z dużymi już osiągnięciami i w zasadzie również tworzy dalej, aż do końca lat 60., tworząc swoją historię chłopów. Z jednej strony to jest jakby kontynuacja jego własnych badań, ale w zupełnie nowym paradygmacie, prawda? A z drugiej strony pojawia się jego uczennica, jedna z jego, powiedzmy, ostatnich uczennic, Brygida Kirbis, która przychodzi, ale zupełnie z innej tradycji teoretyczno-poznawczej, takiej teoriopoznawczej. I właśnie moje pytanie i mój dylemat, który towarzyszył mi w czytaniu tej świetnej książki, był właśnie taki. W jaki sposób pokazując z jednej strony syntezę, która mocno jakby zawęża pole jakby takich niuansów historiograficznych, w jaki sposób jednak nie stracić z pola widzenia tych wszystkich, którzy nie mieszczą się tak łatwo w tej kategorii historiografii, nawet wtedy, kiedy będzie jakaś typologia postaw, prawda, które są postawą wobec jakby wymogów władzy czy wobec obowiązującej doktryny. Co? W jaki sposób poradzić sobie? Jaki pan profesor miałby tutaj jakby pomysł na to, być może na jeszcze w jakimś kolejnej pracy, żeby właśnie takie ujęcia, które się wymykają z tych takich strukturalnych ram, pokazać szerzej, aczkolwiek nie idąc w kierunku biografii, nie idąc w kierunku jakby tłumaczenia za każdym razem tej specyfiki, która wynika z biografii autorów. Czy pana zdaniem jest tutaj taka możliwość wyjścia z tej opresji? Mam wątpliwości, bo to jest coś za coś. Albo próbujemy przedstawić pewien syntetyczny obraz, a ten obraz z natury rzeczy będzie pewnym uproszczeniem, albo próbujemy pokazać paletę postaw, w tym takich postaw, które się nie mieszczą w pewnym schemacie. I ten przykład, który pani profesor podała, Kazimierza Tymieńskiego, jest bardzo dobrym przykładem. Ale można by wskazać także
także na inne. Najkrócej odpowiadając, bo chciałbym, żebyśmy dali jeszcze szansę osobom, które się przysłuchują tej naszej rozmowie, powiedziałbym tak, że to musiałoby być ujęcie z jednej strony czerpiące z biografistyki jednak, bo nie da się tutaj pokazać Tymienieckiego bez jego miejsca w historiografii PRL-u, bez prześledzenia jego dróg naukowych sięgających dwudziestolecia międzywojennego. Przez takie ujęcie, powiedziałbym, socjologiczne, czyli pokazanie go na tle środowiska, w tym przypadku Uniwersytetu Poznańskiego, prawda? On był żywą legendą przecież tego uniwersytetu. Zwrócenie uwagi na różnego rodzaju kompromisy, na które Tymieniecki, zachowując jakąś dużą sferę autonomii, jednak szedł, bo inaczej nie mógłby funkcjonować w tym gruntownie zideologizowanym świecie. To w największym skrócie. Dziękuję bardzo. W takim razie przejdźmy może właśnie do pytań, które zadają słuchacze i uczestnicy jakby po drugiej stronie ekranu. Bardzo proszę pana profesora Witka o zaprezentowanie tych pytań. Dzień dobry. Na razie mamy jeden komentarz od pana profesora Jana Pomorskiego. Pozwolę sobie go odczytać. To jest komentarz do periodyzacji, między innymi konceptualizacji historii i historiografii. Pan profesor Pomorski pisze tak. Kluczem do historiografii PRL jest u Rafała Stobieskiego polityka i dlatego dominuje historiografia dziejów najnowszych. Obraz byłby inny, gdyby na przykład spojrzeć przez pryzmat historii regionalnej czy kultury materialnej. Dziękuję, na razie tyle. Czy pan profesor zechce się odnieść do tego komentarza? Tak, oczywiście, z wielką przyjemnością. Trudno nie przyznać racji profesorowi Pomorskiemu, że ten obraz byłby inny, gdyby nie dominująca polityka, ale broniłbym się o tyle, że jednak nie tylko historia najnowsza w tej książce jest zaprezentowana, ale także sporo jest na temat historii XIX wieku. No, historię najnowszą rozumiem tutaj tak, jak ją rozumiano w PRL-u, czyli XX wiek, prawda? W miarę moich możliwości starałem się uwzględnić także inne epoki, ale oczywiście spojrzenie przez pryzmat historii regionalnej wymagałoby napisania zupełnie innej książki, skądinąd ciekawej zapewne, bo to by pokazało różnego rodzaju pęknięcia w tym oficjalnym dyskursie. Tak to sobie przynajmniej wyobrażam, czyli no nieco inaczej zapewne Poznań spoglądał na stosunki polsko-niemieckie, prawda, niż by było to widoczne w Łodzi czy w Lublinie, to tak na marginesie. Ale zgadzam się z profesorem Pomorskim, że tutaj ta polityczna perspektywa ma pewien wpływ na kształt tej książki i
I cóż, no, pokornie się do tego przyznaję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne pytania tutaj związane z... Dobrze, w takim razie wracamy jeszcze na chwilę do naszej dyskusji i chcę tutaj jakby wskazać na pewien taki punkt związany właśnie z tytułem naszego spotkania. Mianowicie taką dobrą tradycją podręczników akademickich już od końca XIX wieku było nie tylko zamieszczanie bardzo obfitej bibliografii, łącznie z tą najnowszą, ale także posiłkowanie się różnego rodzaju tekstami źródłowymi. Taką charakterystyczną cechą książki pana profesora jest to, że w pewnym momencie oddał część pola i część takiego symbolicznego pola, można powiedzieć, oddał tym, którzy tworzyli tą historiografię, jakby dobierając odpowiednie teksty źródłowe, które właśnie, można powiedzieć, po połowie zajmują miejsce w tej książce. I teraz w związku z tymi aspektami związanymi z tym, że jest to jednak parapodręcznik, chciałabym oddać ponownie głos kolegom, aby właśnie porozmawiać wokół tej treści. I ponownie proszę pana profesora Mariusza Mazura. Dziękuję bardzo. To obiecuję, że teraz pytanie będzie bardzo krótkie. Chciałbym faktycznie spytać o źródła. A w zasadzie o takie dwie sfery, w jaki sposób autor wykorzystywał te źródła. Znaczy, pierwsza sfera jest taka, w jaki sposób czyta się de facto kilka tysięcy książek, monografii napisanych przez te 40 kilka lat, tak żeby można było stworzyć pewną syntezę. Znaczy, jeśli czytamy książki od Witolda Kuli z jednej strony, a Warlesowa Góry z drugiej strony, od Łowmiańskiego z jednej strony, a poprzez wielu, wielu historyków ku Kormanowej czy Bobińskiej wymienianej tutaj, to trzeba włożyć to dość dużo pracy. Po drugie, no, jeśli czytamy książki od średniowiecza począwszy po najnowszą, to znowu jest to strasznie wielka praca, którą należy wykonać. Ale drugie pytanie moje, też związane ze źródłami, to jest pytanie o to, o czym zaczęła już pani profesor, to znaczy w jaki sposób dobierane były źródła z tych tysięcy źródeł przecież, a być może kilkuset takich, które by się zmieściły, które byłyby w jakiś sposób adekwatne do treści, wśród tych źródeł, które zostały opublikowane. Czyli ja przyznam, że stworzyłem sobie taki schemat, który myślałem, że jest prawdziwy, to znaczy, że każdy rozdział jest wsparty konkretnymi źródłami, które pasują do tego rozdziału. Znaczy, jeśli mamy pierwszy ten okres lat 45-48, to tutaj mamy cztery źródła, dwa to są te nawiązujące do okresu międzywojennego, tych historyków, którzy kontynuują swoją pracę, ale dwa to są źródła marksistów, Gąsiorowskiej i Stanisława Arnolda. Później mamy lata 48-56 i tutaj już mamy trzy źródła i wszystkie trzy są marksistowskie. Mamy Bobińską, Kormanową i znowu Arnolda. Ale przychodzi rok 50, te lata 56-58 i mamy tak, Witolda Kulę, Waryszyckiego, Manteuffla i gdzieś mi zabrakło, no wiemy, że to już jest inny okres, a więc źródła już bardziej adekwatne, ale zabrakło mi jednak tego fragmentu, który na pewno w historiografii ówczesnej istniał, no choćby właśnie wymienianego już Jabłońskiego. A później w kolejnych rozdziałach autor znowu wraca do takiego podziału, że jest na przykład, pojawia się Werblan plus historycy typu Popomian, typu Cywiński, Geisztor, czyli znowu mamy ten podział taki na trochę tego. I chciałbym spytać pana profesora, czy ta moja konstrukcja jest prawidłowa i jak wyglądał ten dobór źródeł, bo tak jak powiedziałem, tych źródeł prawdopodobnie można by było cztery razy więcej opublikować i one również by były równie ciekawe jak te, które zostały opublikowane. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie profesorze. Bez wątpienia pan profesor ma rację, że można by się pokusić o zupełnie inny
wybór tych źródeł i do pewnego stopnia byłyby one także reprezentatywne. Jeśli chodzi o kryteria, jakimi się posługiwałem, to po pierwsze to było kryterium pewnej reprezentatywności przekazu źródłowego dla epoki. I stąd, kiedy piszę o stalinizmie, no to mamy tam pewne duże nazwiska i teksty, które jednak odegrały taką no, niechlubną rolę w polskiej historiografii. Po drugie, starałem się uwzględniać teksty, które odbiły się jakimś echem w środowisku. I to echo no, jest tutaj rozumiane szeroko, prawda, bo to może być z jednej strony referat zjazdowy Manteuffla z 58 roku, który jak wiadomo nie wszedł do księgi zjazdowej, cenzura go nie przepuściła, ale ja go daję zgodnie z chronologią w tym właśnie miejscu książki, a z drugiej strony no to jest recenzja Maleczyńskiej z książki Jasienicy, prawda? No bo te książki jednak w dużym stopniu organizowały historyczne imaginarium Polaków. Dla mnie to są książki, nie zawaham się użyć słowa, formacyjne. Ja mam do tej pory wielki sentyment do Pawła Jasienicy i nieprzypadkowo byłem jednym z pomysłodawców zorganizowania sesji mu poświęconej w Łodzi, na którą przyjechała pani Ewa Bejnar i teksty z tej sesji, to powiem na marginesie, zostały wydrukowane w Sensus Historia. I wreszcie trzecie kryterium, no to jest takie kryterium sympatii, antypatii. Pewne teksty, myślę, że pan profesor Mazur się ze mną zgodzi, bardziej lubimy, inne mniej lubimy. No nie wyobrażałem sobie, żeby w takim wyborze mogło zabraknąć Rodowodów Niepokornych. Dla mnie książki bardzo ważnej. Nie wyobrażałem sobie, żeby mogło zabraknąć Kerstenowej, prawda? No to oczywiście trudno jakoś tak precyzyjnie ustalić. Natomiast generalnie, jeśli mówimy o źródłach, to moją intencją było to, żeby pojawiła się w tej książce szeroka paleta tych źródeł. Od materiałów archiwalnych przez prasę, wywiady i fragmenty książek, recenzje, prawda? Bo to pokazuje też pewną różnorodność tego dyskursu o przeszłości. Ten fragment dyskusji o 1918 roku jest bardzo ważny i ta prasa społeczno-kulturalna była wtedy powszechnie czytana. Dzisiaj jakbyśmy zrobili sondę, prawda, kto czyta Do Rzeczy, Politykę czy Tygodnik Powszechny, no to okaże się, że jakaś w ogóle znikoma ilość. Ta prasa papierowa wtedy, bo innej nie było, ale właśnie nie specjalistyczna, taka społeczno-kulturalna, miała ogromną, ogromną moc. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę teraz pana profesora Sierżęgę. Czy chciałbyś, Pawle, jakby też jeszcze w kontekście tego bycia podręcznikiem, parapodręcznikiem, zapytać pana profesora?
Tak, to znaczy nie chciałbym tutaj powtarzać pytań profesora Mazura, bo one mi się też nasunęły i podzieliłbym je z całą pewnością. Natomiast chciałbym zapytać o perspektywę źródeł biograficznych. Wiemy, że profesor Stobiecki jest autorem szeregu omówień postaci, biografii rozbudowanych, o zacięciu historiograficznym, prezentujących ich poglądy metodologiczne i zakres badań. Ale wiemy, że ten system uniwersytecki to jest przecież system zbudowany na Uniwersytecie Humboldtowskim, taką mamy jego tradycję. Na nim oparty jest ten seminaryjny system dydaktyki uniwersyteckiej, która przecież odwołuje się do metodologii badań, do praktyki warsztatowej, no, z całym instrumentarium procedur postępowania badawczego, ale też przecież wzorców etycznych. No i w tym momencie jesteśmy w takim systemie, gdzie oto historycy, którzy skończyli renomowane seminaria w okresie międzywojennym, nagle znajdują się w rzeczywistości zupełnie odmiennej okresu PRL-u i okazuje się, że już tak idąc do współczesności, że nie jest tak źle, skoro dziś przeszliśmy ten okres krytycznie przedstawiony, nieusprawiedliwiony przez pana profesora, ale jednak oswojony, znaczy daje nam bardzo taką relację z oswojenia się z tym okresem, który staje się częścią autonomiczną naszej kultury historycznej. I to jest, tak go traktuję, jako takie oswojenie z taką kulturą. Natomiast wydaje się, że ważne jest w tym wszystkim, bo tutaj pojawiają się te nazwiska, które przecież uwikłane są w tą relację z władzą i to jest taka perspektywa, która dominuje w tej opowieści o PRL-u, ale no z drugiej strony no właśnie mamy to całe osobistości, osobowości środowiskowe, które jednak wskazują, w jaki sposób prowadzić te badania, badania krytyczne, badania niezwykle zaawansowane warsztatowo. I przecież jest to środowisko, którym w jakiś udaje się wydobyć z jakiejś jednej optyki propozycji badań związanych z ideologią marksistowską. Ja chciałbym zapytać o te źródła, które dotyczą biografistyki, biografii związanej z tymi osobami, które są przedstawione, które z nich okazały się dla pana profesora najbardziej przydatne. Jakiego rodzaju charakteru źródeł by się pan profesor odwołał, jeśli mówimy o biografistyce, albo też inaczej, albo może też inaczej, nieco uzupełniane pytanie, które z biografii byłyby dla pana profesora najbardziej przydatne, tych nienapisanych biografii, których nie mamy, a które pan profesor widziałby jako taką najbliższą perspektywę do nadrobienia. Dziękuję. Podwójnie trudne pytanie, także bardzo proszę, może pan profesor zechce się zmierzyć z nim. Dziękuję za to pytanie. Zacznę od końca. Bardzo chętnie widziałbym, wiem, że powstaje, biografii Jerzego Topolskiego. Wiem, że przygotowuje ją profesor Pomorski. Myślę, że doczekamy się może kiedyś, ale nie słyszałem, żeby ktoś się tą postacią zajął. Biografii Tadeusza Manteuffla, bo to jest absolutnie kluczowa postać dla polskiej nauki historycznej po 1945 roku. I chętnie przeczytałbym też biografię Romana Wabińskiego. Pokazać trzy zupełnie różne postaci. Natomiast jeśli chodzi o te tak zwane źródła biograficzne czy ego dokumenty, nieważne jak będziemy je definiować, to z wielką satysfakcją stwierdzam, że od czasu, kiedy zaczynałem się zajmować historiografią PRL-u, tych źródeł przybyło. I to znacząco.
I bardzo się z tego cieszę i z radością witam każdy kolejny pamiętnik, wspomnienia, autobiografię, historyczki czy historyka. No oczywiście mam sentymentalno-emocjonalny stosunek do pamiętnika Krystyny Śreniowskiej. To jest zupełnie zrozumiałe, ale też uważam, że jest to bardzo ciekawe źródło pokazujące ewolucję postaw tej uczonej i kobiety potrafiącej zachować się w PRL-u w sposób odważny i niekoniunkturalny. Natomiast bardzo też cenię rozmowę z Michałem Głowińskim, którą przeprowadził jego uczeń. Głowiński, jak wiadomo, jest historykiem literatury, ale tam jest cała masa bardzo ciekawych obserwacji dotyczących humanistyki i historii te także. Cieszę się, że Piotr Węcowski podjął się dzieła publikacji listów polskich mediewistów, wyszedł ten tom dotyczący Geisztora, ale wiem, że Piotr przygotowuje także kolejne publikacje, wydał korespondencję Karola Buczka. No ta baza źródłowa nam się powiększa, a nie muszę tutaj w tym gronie przekonywać, jak ważne są to świadectwa, prawda? Te świadectwa dotyczące postaci, dotyczące dylematów tych ludzi, emocji, i mówię tutaj i o pamiętnikach, i o wywiadach, rzekach, i o korespondencji. Dziękuję bardzo. Pojawiło się jeszcze tutaj pytanie ze strony jakby naszych słuchaczy. Bardzo proszę o przekazanie. Tak, mamy jeszcze dwa komentarze od pana profesora Jana Pomorskiego. Pierwszy komentarz. Proszę pamiętać, kto ma być intencjonalnie odbiorcą historiografii PRL-u. Tekst źródłowy będzie przecież podawany analizie przez studentów, tak więc dobór znakomity, trzy wykrzykniki. I drugi komentarz. Historiografia PRL w perspektywie korespondencji między historykami i recenzji awansowych, to dopiero byłoby wyzwanie. Cóż. Komentarz, tak. Pan profesor Jan Pomorski, jak zwykle w świetnej formie, ironicznie dotknął pewnego aspektu. Natomiast ja przy okazji jeszcze, skoro już jestem przy głosie, a mając też wątpliwości, że wcześniej powinienem na to odpowiedzieć, może odniosę się do tej kwestii zamiast podręcznika. Czy pani przewodnicząca mi pozwoli, czy to w jakimś planie później ma być? To znaczy, wydaje mi się, że możemy się jakby tą kwestią zająć, ale chciałabym nieco utrudnić to zadanie i w związku z tym zapytać w tym kontekście, jak pan profesor przewiduje, jak ta książka, którą pan profesor przygotował, może być jak gdyby pewnym takim no, komentarzem, który będzie też jakimś przesłaniem dla współczesności. Czy ta lekcja historii, jaką daje nam PRL i historiografia PRL-owska, mogą być takim przesłaniem dla współczesnych? I tutaj w tym też pytaniu upatruję pewnego bycia jakby takim, można powiedzieć, podręcznikiem. Bez wątpienia taka intencja mi towarzyszyła przy pisaniu, żeby ta książka była jednak pewnym ostrzeżeniem, była pewnym rozliczeniem z historiograficzną tradycją,
ale była także próbą zrozumienia dylematów tych ludzi. Ja jestem bardzo ostrożny w takim przenoszeniu, często modnym dzisiaj, używanym przez wielu publicystów, takich porównań z PRL-em dzisiejszej rzeczywistości. Nie do końca mnie one przekonują. Natomiast co do tego podtytułu zamiast podręcznika, to publicznie chyba pierwszy raz powiem, że podsunął mi ten podtytuł Sławek Nowinowski, o którym dzisiaj wspominaliśmy. Ja z entuzjazmem się do tego odniosłem. Dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że to sformułowanie zamiast podręcznika dobrze trafia w moje intencje. Oczywiście ktoś może złośliwie powiedzieć, że to kokieteria autora jest, prawda? Że autor nie chce się przyznać do tego, że napisał podręcznik. Ale słucham? Chowa się, tak. To jest rzecz bardziej skomplikowana. Ja nigdy nie miałem i chyba już nie będę miał ambicji pisania podręczników w ogóle. Bo podręcznik kojarzy mi się z jakąś taką obligatoryjną wiedzą, którą autor musi przedstawić PT publiczności. Taką wiedzą odtąd dotąd. A w tym przypadku w ogóle nie o to chodzi. To jest pewna autorska propozycja, to jest moje spojrzenie na historiografię PRL-u, uwarunkowane tym, o czym już mówiliśmy. I ja to przede wszystkim chciałem jakoś wyeksponować. W takim razie, gdybyśmy jeszcze mogli zapytać o taką kwestię. Rzeczywiście przybywa tej literatury, zwłaszcza jak gdyby takim pozauniwersyteckim, poza ośrodkami akademickimi, takim miejscem, w którym jakby powstaje wiele tekstów, jest Instytut Pamięci Narodowej. I chciałabym zapytać, czy pan profesor uważa, że ta ogromna ilość stare przybywających materiałów odnoszących się do tej epoki, czy ona w jakiś sposób zmienia nasz obraz tamtych czasów? Czy przyczynia się do tego, że jakby zaczyna ewoluować ocena tamtych czasów? To mnie pani profesor ubrała teraz w pytanie, bo w podtekście jest oczywiście Instytut Pamięci Narodowej, prawda? I jego dorobek. Od razu muszę zatem powiedzieć, że mój stosunek do Instytutu Pamięci Narodowej znacząco ewoluował. Od przyjaznego obserwowania tego, co się tam dzieje w czasach już bardzo odległych, po zasadniczą krytykę i zasadniczy spór z tym, co reprezentuje Instytut Pamięci Narodowej obecnie. Historia historiografii, to jest pierwszy komentarz. Drugi komentarz jest taki. Historia historiografii nie leżała i nie leży w sferze
priorytetów Instytutu Pamięci Narodowej, aczkolwiek razem ze Sławkiem Nowinowskim, to muszę uczciwie powiedzieć, dzięki wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, kiedy prezesem był dr Łukasz Kamiński, wydaliśmy tam korespondencję Wacława Jędrzejewicza z Władysławem Pobogiem Malinowskim. W IPN-ie też ukazała się wspominana tutaj praca Patryka Pleskota o relacjach historyków polskich z Annal. I można by wymienić jeszcze zapewne kilka dzieł istotnych. Natomiast to nie jest główny nurt tej twórczości. Natomiast jeśli pani profesor pyta, czy te prace nas przybliżają do zrozumienia fenomenu PRL-u, to moim zdaniem te, które w tej chwili są publikowane, nas oddalają od tego, ponieważ mamy tam do czynienia z wizją Polski, którą, historii Polski, którą ja krytykuję nie od wczoraj, czyli taką wizją heroistyczno-martyrologiczną, a to jest zaledwie jedna z części historii tych 40 z górą lat komunistycznego czy realno-socjalistycznego eksperymentu. No tu myślę, pan profesor Mazur mógłby więcej powiedzieć jako autor książki o fenomenie żołnierzy wyklętych, prawda? Mamy przy okazji przedłużenie, prawda, tej tradycji powstańczej do 63 roku. No takie tezy się przecież głosi oficjalnie, prawda, że powstanie antykomunistyczne trwało do 63 roku. No to chyba nawet nie ma sensu tego komentować. Bardzo dziękuję za pytania. No, wydaje mi się, że będziemy powoli zmierzać do zakończenia pytania. Aha, jeszcze jest kolejne pytanie. Bardzo proszę. Dwie rzeczy. Wydaje mi się, że mogą być interesujące. Tak? Tutaj padło właściwie to sformułowanie, że historiografia PRL-u była historiografią totalitarną, o czym mówiliśmy w ogóle o historiografii w systemach totalitarnych. Tak? Ale Rafał Stabiecki swoją książką demitologizuje historiografię PRL-u. Tak? To znaczy ona, że tak powiem, demitologizuje ten stereotyp, tak właśnie, że historiografia perelowska jedynie zafałszowywała przeszłość, prawda, że była całkowicie zideologizowana, że to był jakiś jednolity dyskurs i tak dalej, i tak dalej. Właściwie z tej książki wyłania się taki mozaikowy obraz tej historiografii, tak, tego okresu. Okay. Mozaiki idei, postaw, prawda, sporów różnego rodzaju. To jest wielka wartość tej książki. I w związku z powyższym mam takie dwa pytania do profesora Stabieckiego. Pierwszy jest taki, jaka jest recepcja współcześnie tej książki? Czy pan profesor ma jakiś feedback? Dlaczego o to pytam? No bo ja pamiętam jeszcze czasy lat 90., kiedy tak zwani młodzi gniewni historycy nawoływali do lustracji, dekomunizacji uniwersytetów, prawda, i rozliczania historyków pracujących w PRL-u w taki dość radykalny i dosyć bezmyślny sposób. Tak? No dzisiaj wielu z nich jest profesorami szacownymi i ciekaw jestem, czy chociażby z tej strony też jakieś opinie docierały na temat tej książki. I drugie pytanie, też właściwie związane z tym tematem, czy nie, jest takie. Czy pan profesor nie podjąłby się napisania właśnie takiej historii historiografii, ale Europy Środkowo-Wschodniej? To znaczy, czy nie pokusiłby się porównania, tak, historiografii tego okresu z historiografiami innych krajów demoludów? Myślę, że byłoby to arcy ciekawe. Dziękuję uprzejmie. No, od razu prosimy o odpowiedź. Tak, dziękuję panu profesorowi za te dwa komentarze i dwa pytania. Metafora mozaiki jest mi bardzo bliska. To rzeczywiście trafia w moje intencje i to rozbija ten taki wizerunek historiografii
poddanej nieustannie presji ideologii, prawda, czy zideologizowanej. Jaki jest odbiór tej książki? Cóż, no, mogę powiedzieć, że uczestniczyłem w kilku takich spotkaniach w sieci, to, w którym mam wielką przyjemność brać udział w tej chwili, nie jest pierwszy, między innymi na seminarium profesora Andrzeja Paczkowskiego. Generalnie odbiór jest życzliwy, przychylny, empatyczny, nie wiem jak go jeszcze zdefiniować. Wiem, że ma się ukazać recenzja w kwartalniku historycznym tej książki, może jeszcze jakieś inne recenzje się ukażą. Ukazała się recenzja w sieci na portalu Historykon chyba, bardzo taka dla autora sympatyczna, to młody historyk jest jej autorem. Natomiast co do pytania o historiografię Europy Środkowo-Wschodniej, to panie profesorze, muszę pana zmartwić, nie planuję napisania takiego dzieła, bo po pierwsze ono wymaga kompetencji językowych, których nie posiadam. Myślę, że taką rzecz mógłby napisać Maciej Górny. I jeżeli bym spekulował na temat przyszłego autora takiej niezwykle potrzebnej książki, tutaj zgoda, to stawiałbym na Maćka Górnego. Sam go zresztą do tego swego czasu namawiałem. Natomiast nie zrobię też tego z jeszcze innego powodu, bo ugrzęzłem w środowisku Instytutu Literackiego, w cudzysłowie, w kulturze paryskiej, zeszytach i w tej tematyce i myślę raczej o zupełnie innej książce niż takiej właśnie, co nie znaczy, że czegoś w przyszłości na temat historiografii PRL-u czy historiografii tego rejonu nie napiszę, ale na pewno nie będzie to synteza. Dziękuję. Dziękuję. Mam nadzieję, że już tutaj jakby będziemy zmierzać do końca. Również chciałabym najpierw jeszcze zapytać, czy mamy tutaj po drugiej stronie ekranu jeszcze jakieś pytania? Dobrze. W takim razie jeszcze upewnię się, czy koledzy chcieliby jeszcze zadać panu profesorowi jakieś pytania. W takim razie może takim, można powiedzieć, w takich paru zdaniach podsumowania powiedzmy sobie, że jest to książka, ja jeszcze raz ją pokażę, tak, do jakby wiadomości wszystkich i na wizji, że jest to książka, która jest podręcznikiem, ale nie tylko. Jest to książka, która jest podręcznikiem z pewnym bardzo ważnym przesłaniem, o którym powiedział autor, przesłaniem etycznym. Jest to książka, która choć jest dziełem skończonym, traktującym o epoce, która się zakończyła, tak naprawdę otwiera dopiero recepcję tej epoki. Jest to również książka, która budzi emocje wtedy, kiedy się ją czyta. Jakby skłania do wchodzenia w dyskusję, zadawania pytań. A więc jest to książka, która moim zdaniem spełnia kod bestsellera. W tym sensie, że rzeczywiście jest to książka, o której jeszcze nie raz będziemy w różnych gronach dyskutować.
Oczywiście ta recepcja tej książki, ona będzie zawsze kończyła się tym, że będziemy musieli zająć nie tylko jakąś postawę wobec samej książki, ale wobec tego przedmiotu, którym się ona zajmuje. Także pan profesor przygotował nam rzeczywiście pracę, która będzie nas jeszcze długo i na wiele różnych sposobów zajmować. Zresztą dzisiejsza dyskusja pokazała to, że moglibyśmy o tej książce rozmawiać długo i że ona również jest pretekstem do tego, aby wychodzić poza tą tematykę książki do dyskusji, jaka w ogóle toczy się we współczesnej historii, historiografii, do dyskusji związanej z tym, jak ona ma wyglądać, jaką rolę ma pełnić. Także bardzo dziękujemy, panie profesorze, za ten prezent w postaci książki. Dziękujemy za dzisiejszą obecność i wszystkie odpowiedzi, cierpliwie jak gdyby tutaj znoszenie naszych komentarzy i uwag. Bardzo dziękuję panom profesorom, panu profesorowi Pawłowi Sierżędze, panu profesorowi Mariuszowi Mazurowi. Bardzo również dziękuję wszystkim, którzy po drugiej stronie ekranu uczestniczyli dzisiaj w tej debacie, którzy będą ją słuchać w innych także momentach. I dziękuję również za mastering doskonały panu profesorowi Witkowi. No i na koniec jeszcze dodam, że takimi patronami tej debaty są Towarzystwo Historiograficzne oraz Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. Bardzo dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia na innych debatach. Thank you.